W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pokorny prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie próśb swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia, i pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią użyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twojego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienie na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawsze z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli chrztu naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy się radowali z naszymi braćmi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Thank you.
Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech dom Arona głosi Jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. Lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych, prawica Pańska moc okazała. Odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się nim i weselmy. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go. Wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz. Oto Słowo Boże. Z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie.
Wieczorem dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsza niedziela, druga niedziela wielkanocna, finalizuje oktawę wielkanocną, ale także prowokuje pytanie, które dzisiaj sobie trzeba odpowiedzieć po 8 dniach od Wielkanocy. Mianowicie, jaki masz pomysł na swoje życie? Może zamknąć drzwi i nie być odpowiedzialnym za to, co się dzieje. Ta odpowiedzialność za życie w sposób taki może szczególny przejawia się przez to, że brak ostatecznej decyzyjności w naszym życiu. Ostatecznego takiego podjęcia tej decyzji ważnej. Czasami tę decyzję strasznie ograniczamy. Potem się gubimy. I potem jest obawa, niepewność, strach zamknąć drzwi. Ale bracie i siostry, jaki masz sposób na swoje życie? Może tak do końca ten Wielki Piątek uczniowie Jezusa Chrystusa, apostołowie, nie zdali egzaminu. Uciekli. Nie było ich. Chociaż szli razem z Jezusem Chrystusem. Byli blisko Niego. A Jezus po swoim zmartwychwstaniu, gdy oni właśnie byli tacy, właśnie żyli w strachu, co się stanie teraz z nimi? Jezus przez te kilka dni przychodzi do nich.
Czyli miał sposób, jak ich przekonać do tego, że on zmartwychwstał. Chociaż też wiele z tych spraw rodziło taką niepewność, że Jezus praktycznie zmartwychwstał. I dzisiaj, jakby w tym ostatnim dniu oktawy wielkanocnej, w 8 dniu po swoim zmartwychwstaniu, Jezus przychodzi do swoich uczniów, mówi im: pokój wam, mimo drzwi zamkniętych. Kilka razy to się pojawia, właśnie mimo drzwi zamkniętych. I mówi do Tomasza: nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Żyjemy w Kościele Chrystusa, w Kościele Jego Ojca i Ducha Świętego. Łaska Ducha Świętego dzisiaj tutaj nas przyciąga, bo chcemy wyznać wiarę. Pan mój i Bóg mój. Coś może być piękniejszego. Łaska, która spływa z tajemnicy zmartwychwstania. Pomysł na życie to przyjęcie chwały Boga, który króluje swoim zmartwychwstaniem. I dzisiaj jest druga niedziela wielkanocna, czyli niedziela Miłosierdzia Bożego. W 1931 roku Jezus Chrystus w taki sposób cudowny objawił się prostej zakonnicy, siostrze Faustynie Kowalskiej. I ona tę wizję Chrystusa spisała w dzienniczku, który jest nazwany jej imieniem, dzienniczek siostry Faustyny. Mam nadzieję, że każdy już miał go w ręku, a jeżeli nie, to zachęcam do czytania. I można powiedzieć, że Bóg wybrał sobie tę prostą zakonnicę, aby przypomnieć światu o miłosierdziu Bożym. Chrystus nie przekazał Faustynie nic nowego. Prawdę o Bożym miłosierdziu odnajdujemy w Piśmie Świętym, ale przypomniał tę prawdę w czasach, gdy ona szczególnie była ludzkości potrzebna. Ojciec Święty Jan Paweł II napisał, że w wieku wielkich totalitaryzmów siostra Faustyna stała się rzeczniczką przesłania, iż jedyną siłą zdolną zrównoważyć ich zło jest prawda o miłosierdziu Boga. Jednym z pomysłów na życie jest modlitwa, szczera rozmowa z Panem Bogiem. Ale ta szczera rozmowa nie kończy się stagnacją. Ta szczera rozmowa powinna się kończyć czynem miłowania bliźniego, a więc też czynienia miłosierdzia wobec drugiego człowieka, którego spotykam na swojej drodze. W jaki sposób do tego się przekonać? No może właśnie wejść w tą niedzielę Miłosierdzia Bożego i przyjąć tajemnicę objawień siostrze Faustynie. Pierwszym z nich jest święto Miłosierdzia Bożego, które dzisiaj obchodzimy, które zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II w 2000 roku i która właśnie mówi o tym, że jeżeli ktoś w tym dniu albo wcześniej, czyli w okresie wielkanocnym, się wyspowiada i będzie miał czyste serce w tym dniu dzisiejszym, będzie miał właśnie tę sposobność duchową, łaskę uświęcającą, że może przyjąć Komunię Świętą, to wtedy Jezus mówił Faustynie, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar za grzechy. Jaka musi być wielka tajemnica naszej wiary. Boga, który zmartwychwstał i który obdarowuje nas swoim miłosierdziem. Przekonujmy się do tego.
I taką kolejnym przejawem kultu Bożego, miłosierdzia, jest koronka. Jej tekst podyktował Pan Jezus w Faustynie. Obiecał, że poprzez odmawianie koronki będziemy mogli wyprosić dla siebie i innych wiele łask, jeśli są zgodne z wolą Bożą. Jezus mówił, że ktokolwiek z wiarą będzie odmawiał tę modlitwę, dostąpi łaski spokojnej śmierci. Jezus zachęcał również do odmawiania tej modlitwy przy umierających. Wtedy uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę. Odkryjmy na nowo tą modlitwę, bardzo prostą, w słowach: Jezu, ufam Tobie, ale jak nam potrzebną w naszych trudnych, życiowych sytuacjach, zwłaszcza właśnie w tych skrajnych. Odmawiajmy ją, może dzisiaj właśnie szczególnie, wtedy w godzinę śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa, według tradycji Kościoła, o godzinie 15. Zachęcajmy się do tej modlitwy. Prosta modlitwa, krótka modlitwa, ale z jaką mocą zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kolejną formą kultu Bożego Miłosierdzia jest obraz Jezusa Miłosiernego. Jezus, który ukazał się w Faustynie w 1931 roku, nakazał namalować swój obraz według tego, co zobaczy Faustyna. Poprosiła ona pewnego malarza, aby namalował jej taki obraz. Nie była jednak zadowolona z efektów. Malarz musiał poprawić. Faustyna przejęta modliła się nawet: Panie Jezu, kto Cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? Jezus odpowiedział, że nie w piękności farby, ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w mojej łasce. Zachęcał również, by modlić się przed tym obrazem oraz praktykować miłosierdzie względem bliźnich. Temu, kto będzie to czynił, Jezus obiecał duże postępy na drodze chrześcijańskiej doskonałości i łaskę szczęśliwej śmierci. Dzisiaj modne są promocje. Można powiedzieć, że również w naszych czasach, niejako na naszych oczach, Bóg ogłasza swoją promocję. Jest nią Jego miłosierdzie. To jest miłość gratisowa. Bóg nie kocha nas dlatego, że jesteśmy wspaniali, święci. Kocha za darmo, ale to zobowiązuje. On ma nadzieję, że stale będziemy do Niego powracać. Nie da nam spokoju, dopóki nas nie wyciągnie z grzechu. To potwierdzają dziś świadectwa wielu ludzi, którzy na wiele lat odeszli bardzo daleko od Boga i, jak mówią, w życiu grzesznym nie odnajdywali pokoju wewnętrznego, choć po ludzku niczego im nie brakowało. I Jezus, mimo naszych drzwi zamkniętych, przychodzi do nas i mówi nam: pokój wam. Ten pokój przenika w czasie tej liturgii, na którą przyszliśmy, liturgii mszy świętej, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy sobie podać znak pokoju. W jaki sposób to czynię? Jakim gestem? Czy z wyrachowania, czy po prostu z takiego przyjęcia, że bliźni mój jest obok i też potrzebuje mojego pokoju? Czyli to jest właśnie ta akcja miłosierdzia Bożego. Obdarowuje drugiego człowieka swoim pokojem, swoim jestestwem, swoją miłością. I dzięki temu, może też się zapytajmy, ale dzięki temu tworzę wspólnotę ludzi wiary, gdzie wszystko mają wspólne, jak słuchaliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu Dziejów Apostolskich. Ludzi, którzy tworzą jedność, którzy się wzajemnie miłują, którzy się właśnie obdarowują miłosierdziem. Uwierzyłeś Tomaszu, bo mnie ujrzałeś.
błogosławieni, którzy nie wiedzieli, a uwierzyli. Dziękujmy Panu za Jego miłosierdzie i bądźmy miłosierni, jak Ojciec jest miłosierny, bo Bóg bogaty jest miłosierdzie. Otwórzmy nasze serca na tą wielką tajemnicę, na tajemnicę naszej wiary, Boga, który jest miłosierny. Thank you.
do miłosiernego Boga, który przez Chrystusa okazał nam swoją miłosierną miłość, zanieśmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Boży, aby dla wszystkich był znakiem Chrystusa zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby szanowali prawo chrześcijan do publicznego kultu Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nowo ochrzczonych, aby przez pobożny udział w liturgii umacniali się w wierze. Ciebie prosimy. Módlmy się o uwolnienie i uzdrowienie dla Michała, o powrót do zdrowia Gabrieli Gołębiowskiej, o zdrowie i błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Dominiki z okazji 40 urodzin, za brata Pawła, o zdrowie, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i wytrwanie w powołaniu do służby Bożej, do opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej i świętych patronów z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Krystyny Magiera w rocznicę urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych. Stanisławę Budzoń, Janinę Pac, Dorotę Stępak, rodziców Ewę i Andrzeja Stachura, Elżbietę, Augustyna, Pawła Dzienisz oraz Gertrudę i Franciszka Bach, Danutę i Stanisława Podosek, o wieczny pokój i zbawienie duszy dla Beaty Karpińskiej, świętej pamięci Izabelę Rusak i Henryka Rusaka, Helenę Stasiewicz i zmarłych z rodziny, Dorotę Stępak, Janinę Pac. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby obecność Chrystusa Miłosiernego wzmacniała naszą nadzieję zbawienia. Ciebie prosimy. Przyjmij, Boże, nasze modlitwy i spraw, abyśmy byli radosnymi świadkami zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. Składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór anioł i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołają. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany,
wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego życia. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem, jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Boga Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, Piotrem i Pawłem, ze świętą Faustyną i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry, a szczególnie pamiętaj o tych, za których jest odprawiana ta msza święta, oraz o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię.
Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. O Twoje jest Królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z przekażcie sobie znak pokoju. Gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Twoje słowo. Amen.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Posłuchajmy ogłoszeń parafialnych. Przeżywamy dziś święto miłosierdzia Bożego, które, jak zapowiedział Pan Jezus świętej siostrze Faustynie, jest ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla grzeszników. Zapowiedział on też, że kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Przybliżmy się więc do tego źródła miłosierdzia. Zapraszamy dziś na godzinę 15 na uroczystą koronkę do miłosierdzia Bożego. Jutro, poniedziałek, ma swoje spotkanie młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy na mszę świętą o 18 w kościele, a po niej na spotkanie w salce świętego Benedykta. Podobnie zapraszamy rodziców tej młodzieży w środę, to jest 19 kwietnia. Sakramentu bierzmowania udzieli ksiądz biskup Robert Chrząszcz na mszy świętej 25 kwietnia o godzinie 18. W przyszłym tygodniu, wyjątkowo w sobotę, a nie w niedzielę, o godzinie 19 odbędzie się comiesięczne spotkanie główne duszpasterstwa młodzieży Karp. Jego gościem będzie Mateusz Władyka, który przedstawi temat Jak być dziś młodym katolikiem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na salkę parafialną. Ponadto w tym dniu przez nasze osiedle przejdzie piesza pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapisy na pielgrzymkę wraz z informacjami są na stronie internetowej na plakatach. Za tydzień przed kościołem będzie odbywać się zbiórka do puszek na rzecz hospicjum świętego Łazarza w ramach akcji Pola Nadziei. Zachęcamy do wsparcia. Nasza parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Krakowie-Tyńcu proponuje formę wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Wakacje Tynieckie w dniach od 4 do 14 lipca bieżącego roku. Miejscem pobytu jest dom sióstr Elżbietanek w Kudowie Zdroju. W planie jest przede wszystkim krajoznawstwo Kotliny Kłodzkiej i okolic wraz z wycieczką do Wrocławia. Jest to wyjazd religijno-edukacyjny. Jeszcze są wolne miejsca. Wszelkich informacji udziela i prowadzi zapisy proboszcz parafii. Dzisiaj jest 500. wydanie tygodnika parafialnego Módl się i pracuj. Dziękujemy serdecznie czytelnikom za zainteresowanie i wsparcie materialne. Dodatkowo redakcja dziękuje za nadesłane teksty do publikacji i prosi o więcej. Niech będzie miłosierny Bóg we wszystkim uwielbiony. Amen. Alleluja. Pan z wami. I z duchem pochylcie głowy na błogosławieństwo. Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg Wszechmogący i zachowa was od wszelkiego grzechu. Amen. Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, niech da wam udział w Jego chwale. Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości. Niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.